Szedłem przez taki gęsty las. Myślałem, że to ruina, ale zapowiada się naprawdę ciekawe miejsce. Tylko gdzie ja, kurde, się znajduję? Bo tu chyba część mieszkalna. Wow! Zobaczcie! Tutaj las, a za chwilkę takie piękne miejsce się pokazuje naszym oczom. Obraz być może właściciela. Kurde, co to za dom? Tu jakieś sofy, za chwilkę jakieś maszyny. Co to za miejsce? Tu jest kolejny dom. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Słyszę jakąś rzeczkę chyba. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tu sobie ktoś grilla zrobił. Kurde, zapowiada się naprawdę fajny urbex. Oprócz części mieszkalnej mamy tu chyba jakąś fabrykę jeszcze. Coś mi się wydaje, że ktoś tu pomieszkuje. Powiedział, że jestem pewien. Tu płynie rzeczka. Zaraz sprawdzimy. Weźcie na strych. Tak myślałem, że będzie pusto. Piwnica. Zawiało grozą. Pusta. Szkoda. Wow, ale klimacik. Zobaczcie, jeszcze kwiatki. Kolejny budynek. Ale tam to już chyba nie przejdziemy. Dobra. Idziemy zobaczyć, co tam dalej jest. Widzę takie ładne kominy, to od razu mnie korci, żeby tam wejść. Ale tu pięknie. Tu jest jeszcze jakieś wejście. O kurde, jakaś pracownia.
Tylko co tutaj wyrabiano? Nie mamy żadnych informacji co do tego miejsca. Wiemy, że takowe istnieje. O kurde, to są formy gipsowe. No, no to już wszystko wiemy. O, takie rzeczy. O, tutaj różne formy. No tego się nie spodziewałem. No to już wiemy, co tutaj powstaje. Zobaczcie. Popielniczki. Ale jazda. Ciekawe, czy znajdziemy więcej gotowych egzemplarzy. Ciekawe, czy to wszystko jest forma. Nie, pewnie każda jest inna. Każda forma służy do czegoś innego. Pewnie jakieś półmiski, talerzyki. I gdzieś musi być piec, gdzie to jest wypalane. O, tutaj kolejna popielniczka. Być może nawet kafelki. O, tutaj wypalano. Zobaczcie. Te grube piece. I powstawały właśnie takie wazony. O, nie idzie już ruszyć tych drzwi. Wszystko zardzewiało. Tu kolejny piec. Po bokach grzałki. Kurde, ile to musiała prądu ciągnąć. Zejście na dół, ale na dole nic nie ma, więc od razu idziemy do góry. Fabryka ceramiki. Tutaj niemalże pusto. Myślę, że większość takich ciekawych rzeczy już dawno poginęły. Jestem wręcz przekonany. Zejście na dół. A tutaj co? Kolejne miejsce. Tu też nie ma zbyt wiele rzeczy. Dobra. Idziemy zobaczyć dalej. Tu mamy jeszcze jakieś maszyny. O kurde, to karka? Kto wie? Na pewno jakaś belgijska maszyna. Że tutaj chyba więcej rzeczy nie będzie, dlatego przy tych maszynach zakończymy eksplorację i lecimy oczywiście dalej nagrywać jeszcze piękniejsze miejsca. Więc na razie trzymajcie się i do zobaczenia.